Wyobraźnia masową kształtuje jednak teraz telewizja. No, weźmy chociażby za przykład bohaterów kultury masowej. Czy oni są brani z internetu, czy z telewizji właśnie? To medium... Ciao a tutti, ciao ai nostri telespettatori. Wideokracja oparta na homowidensie, oparta na widzeniu świata za pomocą obrazu sprawia, że ten obraz przesłania nam jakąkolwiek treść. Nie. Ale jeśli ktoś czerpie wiedzę z tego o świecie, jeśli ktoś sobie tak wyrabia poglądy, no to znaczy, że elity, trochę tak jak tu siedzimy, a trochę jeszcze gdzie indziej, szwankują, bo nie wylewają wody z mózgu ludziom, którym robi telewizja. Diventano popolari, diventa chiunque. Pochodzę z małej wioski, w której nie ma gazet, jest jeden sklep i jedyne medium, które tak naprawdę do wszystkich dociera, to są talerze satelitarne. Puszczała tylko filmy przyrodnicze, tylko poważne debaty, programy, tylko pytanie jest, kto to wtedy będzie oglądał? Tej misji, bo misja jest po 24, to o czym pan mówił, nie będzie jej wcześniej, no bo to się nie ogląda. Teatr telewizji, kto z państwa ogląda teatr telewizji? Proszę, no, to trochę jest. Aha, pani nie ma telewizora, okej. Okay. Czyli to jest jedyna rzecz, która została w tej telewizji publicznej, nic więcej takiego misyjnego już nie ma, bo ludzie tego nie oglądają, no niestety.